Panie wójcie, w ostatnich latach pogoda była łaskawa dla mieszkańców gminy Gnojnik, nie dochodziło do powodzi. Dzięki temu powoli te zniszczenia z lat poprzednich udaje się usunąć. Jesteśmy na drodze Wlewniowej, jednej z ostatnich dróg, na których te prace są prowadzone. Tak, w Wlewniowej akurat mamy najdłuższy odcinek, kilometr 200, gdzie będzie wymieniana nawierzchnia, obierane rowy, wymieniany największy przepust, gdyż został załamany, częściowo się rozszczelnił, więc ta modernizacja jest kompleksowa, jak również w innych miejscowościach też te prace są prowadzone, od obierania rowów, skarpowania poboczy, czy ścinania poboczy, po nakładkę asfaltową, tak aby te prace, które są prowadzone, dały nam efekt na kilka, czy raczej kilkanaście, kilkadziesiąt najbliższych lat, tak aby nie trzeba było się tymi drogami już zajmować. Przy takim ukształtowaniu terenu problemem może być nawet nie tyle powódź, ale także duże opady deszczu, duża burza. Dokładnie tak. To się potocznie nazywa tak powodziówki, ale w rzeczywistości ten program, w ramach którego udaje nam się uzyskiwać środki z ministerstwa poprzez wojewodę, jest to usuwanie skutków klęsk żywiołowych, więc tak jak chociażby tutaj w Wlewniowej czy w Gnojniku, jeżeli byśmy brali pod uwagę tylko i wyłącznie skutki powodzi, tych dróg nie udałoby się zmodernizować. Natomiast to nie tylko powodzie niszczą drogi, ale również duże opady atmosferyczne, szczególnie jeżeli one są zlokalizowane na niedużym obszarze, wtedy potoki czy nawet zwykłe rowy potrafią podmyć asfalt, rozmyć podbudowę nawierzchni i w ramach tego jesteśmy w stanie modernizować infrastrukturę drogową na terenie gminy Gnojnik.